Słoneczna teraz staje się pochmurna. Ta Bruksela to chyba jest pochmurna od dłuższego czasu, jeśli chodzi o to, co się dzieje i w okolicach Brukseli, jeśli chodzi o sam Parlament Europejski, tudzież struktury unijne. Ale to na razie zostawmy. Ja sugeruję, No żebyśmy dobrze, się... to trzymajmy to jako tło. Tak, no niech będzie w takim razie tłem, czy nawet inaczej kanwą naszej rozmowy. O, 290 dobrze. Milionów dolarów Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził taki datek, powiedzmy, dla Polski. Dobrze czy niedobrze? O czym to świadczy? Znaczy bardzo dobrze, byłoby jeszcze bardziej bardzo dobrze, gdyby było jeszcze więcej. To świadczy o tym, że po pierwsze doceniają nasz wkład, po drugie Amerykanie chcą wzmocnić także Polskę, mając świadomość, że w dużej mierze my daliśmy na front bardzo dużo zasobów, które mieliśmy. To są setki czołgów, to są dziesiątki samolotów, nie licząc haubic, armat i tak dalej. Także z tego punktu widzenia jest to pokazanie ze strony rządu Stanów Zjednoczonych. My, Amerykanie, dajemy bardzo dużo, ale proporcjonalnie do naszego potencjału. Wy, Polacy, dajecie bardzo dużo i zdaje się, że nawet więcej niż wasz potencjał, a jesteście w bezpośrednim sąsiedztwie, potencjalnie bardzo zagrożeni. Więc poza słowami dziękuję, przekazujemy wam środki, uzupełniajcie swój potencjał. Tak to rozumiem. Dlaczego Unia Europejska do tej pory nie dała ani grosza, znaczy przepraszam, dała tam symboliczne bodajże 1 000 000 euro do podziału, dała na uchodźców w Polsce i w krajach, powiedzmy, dawnego tego bloku wschodniego? Dlaczego nie kwapi się dać więcej? Otóż my mamy 3 fundusze, z których należy korzystać, czyli środki przewidziane osobno i tam, o ile pamiętam, było chyba 500 milionów euro, tylko wtedy była odpowiedź ze strony Polski, że my nie będziemy chodzić po prośbie, czyli nie napiszemy wniosku. Napisaliśmy React wniosek, EU. Premier Mateusz Morawiecki wysłał taki wniosek w kwietniu bieżącego roku. Otóż w czerwcu jeszcze była odpowiedź, bo rozmawialiśmy chyba nawet w Polskim Radiu 24, tylko nie z panem, panie redaktorze, z pańskim kolegą i doszliśmy do wniosku, że takiego wniosku nie wyszło. Poza tym mamy tak, React EU, z którego można brać środki i to już mówimy o miliardach euro i mamy także rozliczenia budżetów z poprzedniej perspektywy finansowej niewykorzystanych środków, które też można lokować. Natomiast w jakim stopniu na dzisiaj ile Polska otrzymała? Ja przyznam się, że tej kwoty nie znam. Nie wiem też ile poszczególne państwa, tu mnie pan zaskoczył, otrzymały. Natomiast wiem z debaty budżetowej, w tym także z forum Komisji Kontroli Budżetowej, której jestem członkiem, że takie środki były, są przewidywane i były dostarczane. Nie były dostarczane, panie profesorze. Niestety muszę pana zmartwić, bo wysokość tego, co przyszło naprawdę, to jest jak kropla w morzu potrzeb. To mówię całkowicie poważnie, z pełną odpowiedzialnością. Od razu na początku powiedziałem, że nie znam tej liczby, ile Polska otrzymała i co do tego... Natomiast nie myślę, ma na przykład takiego ruchu, jak kiedyś Unia Europejska reagowała w sytuacji wywołanego sztucznie notabene, ale z premedytacją przez kanclerz Merkel, ruchu migracyjnego na przełomie lat 15-16. Nie ma takiej pomocy, jak dla Grecji była, czy takiej pomocy, jak dla Turcji. Tego nie ma. Nie, redaktorze, Turcja to jest z zewnątrz, Grecja, znaczy poza Unii Europejskiej. No, Grecja była mała i tam na Lampedusze przypływały wielkie liczby osób. Tu mamy jeszcze większą liczbę osób. I pamiętam, że parę miesięcy temu Czesi zaczęli przygotowywać taki raport. I też złożyli taki raport, wycenili swoje roszczenia. I oni wycenili, zdaje się, na ponad 500 milionów. Ja wtedy prowadziłem kalkulację, że wobec tego Polsce należałoby się nie 500 milionów, a około 2,5 miliarda. Euro proporcjonalnie do liczby uchodźców, które przyjęła Czechy i która przyjęła Polska. No i przyznam się, że nie wiem w tej chwili, jaki jest stan rozmów w oparciu o te kalkulacje czeskie i czy Polska dołączyła do Czech ze swoimi zestawieniami danych. No to jesteśmy w temacie Unii Europejskiej, to jest mniej więcej tak jeszcze w kontekście Ukraińców, którzy uciekali i uciekają w dalszym ciągu przed pogrzebą wojenną. Coś Niemcy nie kwapili się do tego, żeby Ukraińców przyjmować. Owszem, mówili, że przyjmą, ale na przykład mają dziś możliwości, dajmy na to na 50 tysięcy osób, tudzież na 100 tysięcy osób. Wprowadzali takie, powiedzmy, sztuczne ograniczenia. Natomiast dziwnym trafem dla mnie, powiem szczerze, nie rozumiem tego w żaden sposób, dość odważnie deklarują, że chętnie przyjmą Rosjan uciekających przed wojną.
O co w tym wszystkim chodzi? I to jest właśnie ten moment, panie redaktorze, gdzie powinniśmy w tym momencie bardzo mocno się obudzić i zareagować jako Polska. Mianowicie, jeżeli wojna się będzie rozwijać dalej, a na razie nie będzie się zwijać, nie ma do tego podstaw, to Ukraina znajdzie się w sytuacji mrozu, braku mieszkań, niedogrzanych mieszkań tam, gdzie nawet są mieszkania, niedoborów podstawowych, elementarnych warunków do życia. Czyli powinniśmy jako Unia Europejska, państwa sąsiednie, w ogóle państwa europejskie, przygotować program ewentualnie z wyprzedzeniem do absorpcji być może kolejnych 5 milionów uchodźców z Ukrainy. Bo zobaczmy, co się dzieje w Donbasie. Zobaczmy, co się dzieje w Ługańskim, tej oblasti. I wyniki referendum. Tam mogą być bardzo trudne sytuacje. Jakiego humanitarne. Jakiego referendum, panie profesorze? Ja wiem, że pan tak górnolotnie, bo sobie tam jakieś fikcyjne referenda Putin zarządził. Natomiast to z referendum ma tyle wspólnego, co mniej więcej ja z baletem klasycznym. No chyba nawet mniej, bo ja bardziej sobie wyobrażam pana w nowoczesnym, rozumiem. Zwłaszcza w scenach tych mało rozbieganych. Natomiast tam pamiętajmy, że tu jest to cena bardzo jednoznaczna. To nie jest żadne referendum. Jeżeli frekwencja niedużo brakowało, a przekroczyłaby 100%, no bo zobaczmy, 90 kilka %. Jeżeli słyszymy opinię, nikt się nikogo o nic nie pytał, tylko po prostu w samochodzie stosowni czynownicy wypełniali tak zwane głosy i zawozili do urn. Więc wszyscy mają świadomość, że to nie jest referendum. 2 dni temu na posiedzeniu mojej grupy politycznej występował Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. I powiedział bardzo jednoznacznie, to nie jest żadne referendum, to jest farsa, to jest sposób funkcjonowania dyktatury, to jest także łamanie siłą w bardzo wielu rzeczach, w wielu momentach stanowiska, opinii, że na dłuższą metę po prostu nikt, znaczy na bieżąco już nikt tego nie zaakceptuje, a na dłuższą metę to nawet wśród Rosjan prawdopodobnie to się nie da przekonać, że to był jakiekolwiek referendum. Ale wyniki tego prawdopodobnie będą, i tu bardzo duża uwaga. Ogłoszone jutro o godzinie 15. Tak, ale będą podstawą do tego, żeby mówić, że Ukraińcy w tej chwili prowadzą wojnę na terytorium, czy w tej chwili, czy od jutra, prowadzą wojnę na terytorium rosyjskim i w związku z tym, zgodnie z rosyjską doktryną obrony, kwalifikują się do użycia najsilniejszych środków, czyli włącznie być może z bronią jądrową. Więc NATO, tak jak deklarował sekretarz generalny NATO wczoraj, cała struktura paktu jest przygotowuje się na stosowną, bardzo kategoryczną odpowiedź. Nie dowiedziałem się, na czym ta odpowiedź ma polegać. No, na sali było prawie 200 osób, czyli 140 posłów mojej grupy politycznej, plus jeszcze część asystentów i administracji grupy. W związku z tym może musimy się na razie, że tak powiem, zaspokoić tym, że padła deklaracja. Na pewno zareagujemy. Po drugie, był pytany na temat Finlandii i członkostwa w NATO. I żeby nie zdarzyła się sytuacja taka, że Rosjanie dokonają inwazji na Finlandię, a państwo, które znajduje się w stanie konfliktu z innym państwem, nie może być przyjmowane do NATO. Reakcja czy odpowiedź sekretarza generalnego była następująca. W tej chwili tylko 2 państwa nie ratyfikowały traktatu dotyczącego rozszerzenia NATO na Szwecję i Finlandię. Są to Turcja i Węgry. Natomiast mając na uwadze w tej chwili żywotne interesy i prośby Szwecji i Finlandii, wojsko NATO już tam się znajduje. I uderzenie jakiekolwiek mogłoby dotyczyć agresji na wojska natowskie i w związku z tym wprawdzie niedokładnie artykuł 5, ale zobowiązania zawarte w trakcie negocjacji członkowskich dałyby podstawę do tego, żeby pakt jako całość czuł się zobowiązany do zareagowania. To z naszego punktu widzenia jest bardzo ważna deklaracja, bo popatrzmy, mamy takie 2 regiony, w którym coś się dzieje. Czyli to niebezpieczeństwo, że Rosja ewentualnie mogłaby dla skomplikowania procedury akcesyjnej Finlandii zaatakować. I drugie niebezpieczeństwo, przy czym to już jest bardziej wewnętrzne i o tym też mówiono na spotkaniu z sekretarzem generalnym.
realnym, to jest konflikt turecko-grecki i groźby, którą wysuwa Turcja pod adresem Grecji. I tutaj odpowiedź Stoltenberga była następująca. Oba państwa są członkami NATO, więc nie możemy się opowiedzieć po którejkolwiek ze stron, ale możemy razem próbować obie strony powstrzymać. No i teraz również nakłonić do tego w sposób dyplomatyczny, żeby zakończył się proces ratyfikacji, czyli żeby zarówno Turcja, jak i Węgry położyły stosowne decyzje państwowe o rozszerzeniu NATO o Szwecję i Finlandię. Panie profesorze, jak pan odbiera, chociaż ja wiem, że pan profesor niestety jest wyważony w swoich opiniach, mówię niestety. A dlaczego niestety? No, być może się tutaj pomylę w tym wypadku. Jak pan odbiera słowa, właściwie wpis byłego ministra obrony narodowej, byłego ministra spraw zagranicznych, obecnie eurodeputowanego Radosława Sikorskiego, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się na Bałtyku? Także w parę godzin potem, jak rozumiem, pan Radosław Sikorski napisał, że to jest jego bardzo prywatny, osobisty pogląd. Czyli sam niejako się wycofał. Pierwsza reakcja była duże zdziwienie, dlatego że nie ma żadnych podstaw prawnych. Tak jak w tego typu sytuacji się znajduje, gdzie mamy do czynienia niemal z kryminalną działalnością strony rosyjskiej, czy z kryminalną, zawsze się szuka motywu. Stany Zjednoczone nie miały żadnego motywu. I to wiemy, ale na przykład zostało to wykorzystane przez Federację Rosyjską błyskawicznie. Wie pan, prywatną opinię to ja mogę wyrazić na przykład z kolegą. Albo no to przy można sobie wyrazić prywatną opinię, ale przy spotkaniu przy kawie. No a jeżeli integracja dojdzie dalej, no to kawa może być uszlachetniona małą lampką. To prawda, ale wtedy taki delikwent, który ma na przykład pisanego po tej kawie z dodatkiem, powinien odłożyć telefon, żeby nie pisać i z niego nie korzystać. Znaczy to jest tak, jeżeli chcesz coś powiedzieć, to najpierw pomyśl. Jeżeli pomyślałeś, to potem jeszcze przemyśl. Potem wypij kawę, a na końcu zastanów się, czy powinieneś to puścić, zwłaszcza w formie, która będzie trwać na wieki, bo pamiętajmy, że tweetowanie to nie jest takie sobie ćwierkanie. To zapisuje się już na stałe. Więc z tego punktu widzenia to nie było ani zręczne, ani prawdziwe najprawdopodobniej i nie było żadnych podstaw do tego, żeby w ten sposób ocenić. Plus, chyba żeby znajdowała się sytuacja następująca, że pan Radosław Sikorski został poinformowany przez kogoś bardzo, bardzo, bardzo wysoko postawionego w Stanach Zjednoczonych, że tak, to my zrobiliśmy, wiadomość ekskluzywnie. Ale jeżeli pan profesor stawia taką hipotezę, to wie pan, do tezy zawsze może być jeszcze i antyteza i do jednego przykładu zawsze może być drugi przykład. Równie dobrze mógł zostać podpuszczony czy napuszczony kogoś z Kremla, przez kogoś z Kremla, żeby coś takiego zrobić, żeby dać asumpt do tego, żeby Ruscy mogli się jeszcze bardziej rozpanoszyć. Także jest jedna strona i druga strona. To zależy, z kim się te kawy pije. Skoro pan redaktor powiedział, że jest teza, antyteza, to również w wyniku tego jest synteza. Kiedyś mnie uczono takiej triady, prawda? Mhm. Czyli syntetyzując, należy zwrócić uwagę na to, iż po pierwsze, nie zdarzyło się to na obszarze bezpośrednio przylegającym do Rosji, ale na obszarze bardzo bliskim wód narodowych Danii, ale nie dotykając wód narodowych Danii. Na obszarze bardzo bliskim Baltic Pipe, ale nie dotykając, mam nadzieję, że w ogóle, ale póki co przynajmniej nie dotykając Baltic Pipe. I skoro mówimy o syntezie, to my powinniśmy jak najszybciej wzmocnić, ja mam nadzieję, że to już się zdarzyło w Polsce, w Danii i w Norwegii, że uzgodniliśmy działania, wzmocnić w ogóle ochronę, monitoring i ochronę infrastruktury krytycznej. Tak jakby sobie Ruscy tego życzyli, jakby to sami zrobili, gdyby Nord Stream 1 i 2 w pełni miały swoją przepustowość już zrobioną, wtedy stateczki rosyjskie by po tym Bałtyku pomykały i na przykład ograniczałyby dostęp innym statkom, czy nawet wpływanie i wypływanie nawet z portów macierzystych. Bogusław Liberacki, panie profesorze, widzi pan, no niestety, musimy postawić kropkę. Czas płynie nieubłaganie. Dlatego, że nam się bardzo dobrze rozmawia. Jak zwykle zresztą, to prawda. Do następnej dobrej rozmowy, a nie wątpię, że taką będzie, jak zwykle notabene. Profesor Bogusław Liberacki, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do dziękuję usłyszenia. Dziękuję panu, dziękuję słuchaczom. Miłego wieczoru. Miłego.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, studio Polskiego Radia 24 na 14. Festiwalu Filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Kolejny gość w naszym studiu.